Hej, hej, z tej strony Kaspi, jak coś? No, jesteśmy z powrotem w Hoju Czwóreczce, na bękarcie wojny. Nie bękarcie wojny, bękarcie... tutaj bękarcie II wojny światowej, I wojny światowej, no. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie tutaj na tyle dobrze, że nie będę musiał się wkurzać. I uda się w końcu coś tutaj przejąć. Oh my goodness, jeszcze Indie. Tutaj mamy kolejnego gracza, którego trzeba by było... gracza wojny, o może tak nazwać to można. Kolejnego gracza do wojny, którego trzeba by było zjeść. Dobra, i atakujcie tutaj mi kolejne siły. No i myślę, że za jakiś... maksymalnie rok czy coś będziemy mogli tutaj zjeść to wszystko. Spadajcie, nie chcę mi się patrzeć na was. Nie, nie ma to sensu. Dobra, co, zjemy praktycznie całą część tutaj wschodu. Tyle dobrego. No, sprzęt wsparcia, jasne, przyjmę od was wszystko. Japonia chociaż daje radę i też przejmuje inicjatywę tutaj na południu. Szkoda, że Kurdy nie mają, chociaż po części też dobrze, że nie mają, bo się wkurzą masakrycznie. Dobra, czyli wy tutaj widzę, że nie macie możliwości większych. I teraz tak, zobaczmy. Tutaj nie za bardzo. O, ale tu gdzieś mógłbym spróbować zaatakować wam z tej strony, wiecie? Zobaczmy, może jakbym zaatakował was, to by to coś dało. Wykopałbym te jednostki stąd i może by się przeszło to chociaż o milimetr do przodu na tym froncie. Mongolia. Aha. Tylko wiecie, że komunistyczne Chiny już inaczej. Wy macie tylko jedną wojnę. I nic więcej nie możecie zrobić z tego związku. Czy ja coś tutaj mam takiego, żeby dostać sobie jakieś konkretne perki? Weźmy to sobie na razie. No, zobaczmy, może jak tutaj oni tak bardzo będą, mają mało morali, to może coś tutaj wyniknie z tego? O, hej! Kolejne dywizje. Jakbym tego się nie spodziewał, by kolejne ataki były tutaj na ten region, naprawdę. Aha, rewizja. No jasne. Linia Dmowskiego na wschodzie. Stalin po dobroci ziem by tych nie oddał. Złożyło się jednak tak, że w trakcie wojny i właśnie jest w trakcie wojny. No już jest na uchodźstwie, więc spoko. Powinien ugiąć się teraz pod naszym naciskiem, inaczej jego wojna potoczy się inaczej. W sensie ta wojna i tak będzie się toczyć inaczej niż jego, po mojego myśli, więc...
Czyli tutaj możemy sobie... A, weźmy to sobie, ogarnijmy. A, spoko. Okej, okay, intrygujące. Czyli jak wy tutaj wyglądacie? Oprócz tego, że kiepsko, to tak spoko. No, wykopiecie ich stąd chociaż. Uuu, czyli chwileczkę. Wy nie. Wy stójcie na obronie tych oto prowincji. Po prostu już mnie szlak trafia, jak ja widzę, że mam jeszcze coś tu ogarniać. I TP, tutaj trzeba spróbować jakoś zniszczyć ich tu. Czyli widzę, że oni tutaj są spoko i jeszcze tylko tutaj. No, tylko Shanxi i komunistyczne Chiny. I powiem, że wtedy można by było się męczyć z tamtymi. Albo inaczej, chodźcie tu, wy przystańcie, no i tyle, spoko, weźmiemy i wykopiemy z Florencji i kolejnych takich miejsc błyskawica, okej, okay. 33, weźmy sobie to morze, mniejsze. Dobra, czyli chociaż tyle dobrego, że Japonia tutaj też już powinna zaczynać się już do przodu wypychać, co? O, Tybet odzyskał niepodległość. Hu, hu, hurra. Are you kidding me? 10 dywizji. Ile wy macie dywizji w tym miejscu? What? 5 milionów. No dobra. Weźmy, poprośmy ich o wsparcie. Wszystkie dywizje oddajcie mi. Wy nie macie nic. No dobrze, to trudno. To weźcie, wyślijcie tutaj te dywizje. No. Panie z wąsikiem. Zniszczyć trzeba ten region i już jak zniszczy się kolejne regiony tutaj, to już będzie super. Spoko, chodźcie mi tu jakoś załatwicie ich. Może coś tutaj zniknie i już jak zniknie, to już nie będzie problemów. Jeden sprzęt wsparcia. Ale dobrze. Ile w ogóle wy macie... Skąd wy macie tyle jednostek? What? Na jednej fabryce? Are you freaking kidding me? No, dobra, okej. Dziękuję bardzo. Teraz trzeba tylko przyjąć inicjatywę, no głównie tutaj powiedzmy, jak już tutaj zniszczymy wroga, to już nie będziemy mieć problemu. O, Mejiang, odzyskujemy wolność mu. Jupti tu! Zniszczmy to, w sensie poprawmy to.
No i jak Komintern ma? No już strasznie dużo. Nawet już komunistyczne Chiny, zaraz jak wejdzie się na prowincję Shaanxi, to już w ogóle nie będą mieć szans wtedy. No, główna rzecz to zdobycie tamtych prowincji, bo to masakra. Przynajmniej szczerze, będzie jedna dobra rzecz. Jak oni stracą tutaj tyle tych prowincji w Indiach, to oni stracą też dużą część swoich sił w Indiach i nie będą mogli już wysyłać mi nic, więc chyba będzie to dobre. Chociaż nie wiem. Dobra, dokończcie tutaj te oddziały w Mongolii, te wszystkie miejsca, bo to masakra. Japonio, proszę cię, odzyskaj w końcu swoje terytoria. I przejść do ofensywy jakiejkolwiek. Aha. Może przestaniecie mnie atakować tutaj? Chociaż nie wiem, ciężko mi się to widzi, żeby oni przestali tutaj wojny toczyć. Ujednolicone wyposażenie, modernizację kawalerii, której nie mam. Jasne. Dobra, okej, czyli jak wygląda sytuacja Bałtyk? Nie, nic tu nie macie. Żadnych ataków w tym regionie, to ciul już. No, przebijemy się tutaj aż? Saperów ulepszyłem, weźmy teraz, ogarnijmy to. I tak będziemy się starać tutaj jakieś wykonywać dziwne akcje. Miejmy nadzieję, że to da radę. Wiecie co? Zrobimy coś innego troszeczkę. Zniszczmy im jak najwięcej prowincji. Pójdziemy najpierw stricte w tych i tyle. Nie będziemy się tu bawić.
i ustawimy jednostki w ataku na to konkretne miejsce. No, wydaje mi się, że coś takiego ustawmy sobie i jak zjemy ich, to wtedy już pójdziemy tutaj, no. Wy, małe gnojki, umrzecie tutaj. Dziękuję bardzo. Ne, 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 ne. Jakieś 17 dywizji biedne umrze tutaj. Ej! No i spróbujmy ich znowu zamknąć, bo to jest masakryczne. No i atakujecie. Przygotowaliście się lekko już. Proszę o atak w kierunku Mandżurii i Shaanxi. No, dwóch Shaanxi. Shaanxi i Shaanxi. Dobra, czyli wy tutaj nie powinniście już sprawiać problemów. Zjedzmy ich tu. No. Jak się uda ogarnąć to, już kurde mole, to to by było świetne. Zamknijcie ich tutaj, cholery jedne, bo masakra. Hej, nie możecie uciec stąd. W sensie możecie, ale to będzie was kosztować dużo siły. Jak tutaj wam idzie? O, Shaanxi.
A, dobra, czyli podzieliliście znowuż ich na dwie części. No dobrze. Czyli mówię, zjemy tą część i jak zjemy tą część, to już możemy na Brytyjczyków iść. Tutaj w Indiach. Tempo, umowa, komunistyczny, to tego. Cholera, weźmy sobie i tyle. Modernizację czołgowisko w Żurawicy. Musimy rozpocząć dalsze prace nad czołgami. Założenie czołgowiska niewyobrażalnie nam w tym pomoże. Okej, intrygujące. Dobra, macie jakieś 24 dywizje. Miejmy nadzieję, że to ogarną. Ile ogólnie? 15 milionów do 5 milionów. What the fuck is that? Wolfram, powiadacie. Tybet żyje, tyle dobrego. Wiecie, Włosi, żebyście mogli obronić swoją stolicę najpierw, a nie w sensie stolicę i swoje ziemie rodzime. A nie, kurde mole, walczyć nie wiadomo gdzie. O, hello! Coś chyba tracicie jednostki. Tak bardzo mi przykro. Jak stracicie stąd wszystko, to by było fajnie. Nie, Japonio, na razie mi nie są potrzebne twoje jednostki. Na razie się ogarnij i broń swoich ziem. Okej, Shanxi nieźle wam idzie ogólnie, powiem szczerze. W ogóle ile Shanxi ma? 57 dywizji? Przy ilu fabrykach? Okej. Incydent w Jaan. Aha, no dobra, spoko. Jak zaraz to się okaże, to zaraz będę mieć zerowego wroga tam i tyle. No, okej, czyli bardzo mnie to cieszy. Przynajmniej już możemy się zabawić w atakowanie już w normalniejszych miejscach. Czytaj, już w końcu będę mógł przejść przez tą okropną linię Maginota. I tą okropną. Naprzeciwko Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie zauważono dziwne nieubraną parę kobiety i mężczyzn. Kobieta ta miała włosy pomalowane na nienaturalny jaskrawy kolor. Według późniejszych relacji świadków zdarzenia mówili jakoś dziwnie, używali słów, których nigdy wcześniej nigdy nie słyszał. Para ta naprawiała samochód za pomocą dziwnego urządzenia, które przypominało świecące pióro wieczne. To wydarzenie przyciągnęło sporo gapiów oraz nawet policję. Para jakby spłoszona uciekła do bocznej uliczki, w której zniknęła, co poprzedziły błyski światła oraz dźwięk przypominający obrót jakiejś korby w fabryce. Nigdy wcześniej obserwatorzy
Gdy wcześniejsi obserwatorzy dotarli za nimi, uliczka wyglądała, jakby nic tam nie było, czy się nic nie zdarzyło. Sama para natomiast wyparowała. Kto to mógł być? A to czy to nie wyprawa do przyszłości, czy coś takiego? W sensie, nie jestem specem zbytnio, więc nie odpowiem na 100%, ale chyba o to chodzi. Dobra, weź się to i weź się to. No, Wolna Mandżurska Republika Demokratyczna, no, mogłaby przypadać. O, dzięki. Właśnie mi o to chodziło. By się już kurde poddała w końcu. Nie. Tak, nie. I powiedzmy sobie, ustawmy się tutaj, by zdobyć ich i już będziemy mogli wysłać resztki sił wtedy tutaj. No i zjemy tu ich. O, super, alianci! Hello! Jeszcze kolejnej wielkiej armii brakuje mi tylko. Co? A, dobra, okej. Już wiem, dlaczego tutaj nie można zbytnio. Bo nie dołączyłem ich do tej wojny. No, nie, mniejsza, palicho. Co tutaj możemy zrobić? O, okej. Dobra, czyli teraz tak, pierwsze co to weźmy sobie zrobimy najpierw terytoria, które powinienem ja dostać. No, Krym też weźmy sobie, czyli coś takiego spróbujmy sobie ogarnąć. A, Moskwę też weźmy sobie, o, coś takiego. Przy okazji bym wziął sobie ten region. Dobra, weźmy sobie ten region, zagarnijmy. Okej, czyli te rzeczy wszystkie już mamy. Dobra, Włochom oddałbym Czarną Górę, Węgrom bym oddał to, to, to. Bułgarom bym oddał to i to. No. Bułgarom jeszcze bym oddał te dwie prowincje przynajmniej. Okej, czyli weźmy sobie teraz tak to, to i to. Ogólnie dokończymy sobie tylko pokój ten i będziemy mogli wtedy sobie ogarnąć resztę rzeczy. Dobra. Okej, czyli weźmy sobie tą prowincję. Marionetkowe państwo.
marionetkowe państwo. Okej, czyli kolejną rzecz. Co tutaj mamy? Nie. A, dobra, nie mogę. Chwila. Co tutaj jest? O! Marionetkę z tego weźmy. Z tego stwórzmy i z tego stwórzmy. Dobra. Szczerze powiedziawszy, weźmy sobie to linii Ural. Tak, tutaj sobie weźmy do tego miejsca wszystkie terytoria i tyle, nie będziemy się bawić. Resztę sobie może komputer rozdzielić. O, albo nie, jeszcze wiecie co, weźmy sobie to. Okej, okay, wiecie co, weźmy sobie, zróbmy coś takiego i tyle. O, podzielimy, Japonia weźmie sobie część, ja drugą część wezmę sobie i palicho, już nie będę się bawić. No. Co do reszty, gotowe. Ha, aha. Chiny Queen. A, no dobrze, to spoko. A, i ta frakcja jeszcze istnieje. No, dobra. To powiedzmy sobie, że po tej frakcji będzie świetnie, ale skończymy sobie już na tym odcinek. Przynajmniej już nie mam tutaj... O, oh my goodness, naprawdę? Komintern? Duży jesteś, Komintern, ogólnie. Mogłem cię nie zostawiać w takim miejscu, ale pal licho, już tam trudno. Czyli widzę, że już nawet Wolframu nie potrzebujemy, innych takich rzeczy. Wszystko sam już robię. Więc dziękuję bardzo. Oh my goodness, what the fuck is that? Wiem co to jest, kurde mole, ale... No. Kolejne wojny. No trudno, dobra. Jak coś, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, hej, hej, hej. Myślę, że skończę jeszcze tylko tutaj jedną wojnę i nie wiem, czy zobaczę, czy dalej będę nagrywać, hej.